Pomnik ze słońcem Sybiru wzniesiony we Wrocławiu na skwerze Sybiraków obok placu Strzeleckiego na Nadodrzu. 12-metrowy pomnik według projektu artysty rzeźbiarza Jarosława Perszko przedstawia łaciński krzyż przebijający mur i wyznaczający drogę ku nadziei. Po ołtarzu polowego przed pomnikiem z cząstką z ziemi irkuckiej umieszczone zostały dwa kamienie węgielne. Pomnik został odsłonięty i poświęcony 20 września 2000 roku w 60. rocznicę pierwszej deportacji Polaków do Związku Radzieckiego. Inskrypcje na dwóch blokach z czarnego granitu obok pomnika głosi w czterech językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Pomnik ten wznieśli Sybiracy i rodacy, pamięci wszystkich zesłańców i ofiar, ku przestrodze przyszłych pokoleń, wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót z nieludzkiej ziemi sowieckiego piekła. Każdego roku w dniu Sybiraka 17 września pod pomnikiem odbywa się uroczysta msza polowa w ceremoniale wojskowym z udziałem przedstawicieli władzy państwowej, wojska i policji oraz młodzieży szkolnej i harcerskiej. A co o nim myślą mieszkańcy Nadodrza? Tak, jest to pomnik zesłańcom z Sybiru, czyli Polakom, którzy zostali zesłani na Syberię w okresie II wojny światowej. Jest to pomnik ofiar represji radzieckich. No, jest to tekst po angielsku mówiący o tym, że pomnik jest w pamięci ofiar represji. No, pamięcią o tych ludziach jest bardzo istotna. No, bardzo dużo ludzi wtedy cierpiało. Wywieziono bardzo dużo ludzi, zginęło dużo ludzi. Była to praktycznie śmierć głodowa dla nich. Wywieźli ich i zmusili do niewolniczej pracy. No, było coś takiego, jak hitlerowcy robili. No, z tego co wiem, jest to pomnik bohaterów Sybiraków, tak? Ludzi, którzy umarli na Sybirze. Nie? Ja uważam, że to jest historia nie tylko dla tych, co odeszli, ale dla mnie, dla młodych, dla moich wnuków, żeby wiedzieli, że coś takiego było. Po prostu to był pusty plac. To jest pomnik Sybiraków. Dzięki proboszowi księdza Tokarza zostało to załatwione. Ile lat temu to zostało postawione? Ile? 100 tysięcy. Nie, no pomnik został, mi się wydaje, że dokładnie nie pamiętam, ale został postawiony jakieś 7-8 lat temu. Pomnik został postawiony w roku 2000. A, dokładnej daty nie znam. Roku też nie potrafiłabym określić. Myślę, że przez ostatnie 20 lat na pewno. No, od paru ładnych lat. Tu kolega przychodził, był w Syberii, wysłany, kolega już nie żyje. Byłem na kilku spotkaniach, gdzie kościół tutaj Bonifacego tworzył. Góra 2 miesiące temu, może, no, tutaj strzelali, była msza, dużo ludzi. Z mojej rodziny akurat nikt taki się nie zdarzył, bo przydarzyłaby się taka tragedia. Na pewno wywołuje emocje. Krzyż jest związany bardzo symbolicznie z ofiarą, więc myślę, że przywołuje pewne emocje. Na tyle jestem związana, że mój świętej pamięci teść właśnie pochodził z tamtych stron, przeżył dużo, no już nie żyje, a byłby dumny i... Wiadomo, temat był ciężki. Moją babcię i dziadka Rosjanie wywieźli do Syberii. Ktoś inny to zatwierdził, no i tak musi być, prawda? Wreszcie coś sobą ten pomnik musi przedstawiać. No, wydaje mi się, że i ten krzyż, i te niedokończone... To nie są anteny. Na górze te druty coś tam sobie symbolizują, prawda? Takie ściany. Bliżej no nie wnikałem w to, więc nie wiem. Dosyć toporny jest. No, nie rozumiem za bardzo, co artysta chciał przekazać. Do mnie to nie trafia, no ale co ja mogę powiedzieć. I to według mnie super pamiątka jest. Dla Sybiraków i dla tych wszystkich ludzi. I dla tych wszystkich poświęcam wszystkie swoje słowa. Uważam, że powinniśmy być dumni z tego, że powstał ten pomnik.
To jest nasza historia. Mój też jakby wstał z grobu, to by całował te kamienie. Zapewne. A ja nie mogę mówić. No. Nie znam zupełnie asocjacji, dlaczego akurat Rada Miejska zdecydowała się na taką lokalizację, więc trudno mi powiedzieć. Na pewno jeśli chodzi o uroczystości kościelne, które się odbywają co roku w parafii Bonifacego, jest to dobra lokalizacja. Ale pytanie, czy nie mogło być to w zupełnie innym miejscu, koło innego kościoła, no to już zostawiam otwarte. Jako mi ten pomnik nie przeszkadza, moim dzieciom na pewno tak samo. Chociaż wolałbym na przykład, żeby zamiast tego pomnika zrobili tutaj jakiś plac zabaw, taki normalny, konkretny plac zabaw dla dzieci, niż ten pomnik, nie? No ale uważam, że z drugiej strony, no, o tych ludziach też należy pamiętać, prawda? Podoba mi się. Jest tutaj pięknie, no. I zapraszam serdecznie, jak będzie okazja.